nie ma reguły. Że dzieci z zespołem Downa rodzą się kasjerką z Biedronki czy z Lidla, tak? Lekarzom, budowlańcom, prawnikom, gospodyniom domowym, młodym matkom, które mają 20 lat. Nie ma reguły. Zaczęłam płakać, a ona mówi, ale niech pani nie histeryzuje, przecież ma prawo, pani prawo zostawić to dziecko w szpitalu. To dziecko, rozumiesz? To dziecko. No właśnie. Szok. Ja nigdy bym się takiego dzieciaka nie wyrzekł. Konik nie. Oj! Ej, konik. No chodź, proszę. No. No, chodź, chodź, chodź. Damy im cukru, tak? Zobacz, konik się ładnie patrzy. Ja mam tu cukier i chcę mu dać. O, tak, tak, tak. Proszę, proszę, proszę. Może ty też chcesz dać, ale ty, nie, ty jesteś za mały. Ty nie dasz, wiesz? Bo za krótkie rączki masz jeszcze. O, dotknij konika, dotknij. Patrz, jakie fajne włosy. Nie chcesz, to nie, ale patrz, ja mam tutaj ten dla konika. No. I konik nie lubi, jak się krzyczy, wiesz? Wychowywać dziecko dla mnie takie właśnie niepełnosprawne to jest takie startować w biegu ultramaratonie, tak? A takie pełnosprawne w maratonie albo na przykład w półmaratonie, jakieś dziecko takie wyjątkowo takie udane, nie sprawia dużych problemów. A to jest taka sytuacja właśnie z takim dzieckiem niepełnosprawnym, że ktoś stwierdził, że ja mam startować w ultramaratonie. I to jest ta różnica. Widzimy obok siebie podobnych rodziców, które podobnie starają się, żeby dzieci usamodzielniły się, to biegniemy w tym maratonie, czyli się wspieramy nawzajem. Tędy chodź. Tak. Daj mi drugą rękę. Hop. Opolala. Widzisz? Wow, tata, tu wow. Zobacz, bliżej, tutaj. A już. Widzisz, jakie fajne motorówki? Tak, tak. Jakie mają daszki? Ja idę tam. A tam widzisz? Na wprost? Tak, no. No woda tutaj płynie. Rzeka. To co? No czemu? Tak jest. To to. Tutaj. No, dzieło. Ja. Ale to tam i... Ale to tam i... To to... Tak. Tak, Harry Potter skakał do wody, tak? No. Tato. Idę, idę. Idę, dalej. Nie, idę do ciebie. Przychodzą takie chwile słabości, zwątpienia. I co dalej? No. No. Też cię kocham. To jest ważne, żeby ludzie siebie nie obwiniali. Bo to jest najgorsze chyba, jak nie ma braku akceptacji wtedy, kiedy człowiek to siebie obwinia za to, że urodziło mu się takie dziecko. Wtedy się nie zaakceptuje tego dziecka. Bo to jest właśnie walka z niespełnionymi jakimiś ambicjami, tak? Też bym chciała, żeby Michał był inżynierem budownictwa, tak? Jak jego mama i tata. Tak? Kiedyś tak bym chciała. A teraz chciałabym, żeby był szczęśliwym ogrodnikiem. I tyle. I żebym mogła wpaść z ciastkiem do syna na herbatę. I tyle.